Władimir Megre. Anastazja. Księga piąta. Kim jesteśmy? Próba rozszyfrowania. Czasem rankiem rodziło się pragnienie wyjścia z pijanego odrętwienia. Wtedy szedłem do łazienki, żeby zgolić odrośniętą przez kilka dni szczecinę. Wspominałem Anastazję, próbując myśleć nie o złym, lecz o tym dobrym, które mogłaby uczynić. Starałem się sam siebie przekonywać, że ona czyni dobro, jednak życie podrzucało coraz to nowe druzgocące argumenty. Gdy również i tamtego dnia podejmowałem kolejną próbę wyjścia z pijanego odrętwienia, do drzwi zadzwonił mój stary znajomy. Był wczesny ranek, nawet nie zdążyłem się ogolić, więc otworzyłem drzwi z pianką do golenia na twarzy. Władysław był lekko podniecony i, ledwie się przywitawszy, oznajmił: powinniśmy poważnie porozmawiać. Ty się gol, a ja będę mówił. Gdy się goliłem, Władysław opowiadał, że wreszcie przeczytał książkę. Bardzo go wzruszyła i w wielu sprawach zgadza się z Anastazją. Uważa jej logikę za niepodważalną, jednak bardziej jeszcze przejął się czymś innym. A więc to prawda, że byłeś zmuszony po tym spotkaniu rozstać się z rodziną, zostawić biznes i nie chcesz już prowadzić interesów. Tak jest. Czy próbowałeś zorganizować stowarzyszenie przedsiębiorców z bardziej czystymi, jak to określiła Anastazja, pomysłami? Czy piszesz następną książkę? Na razie nie piszę. Próbuję w tym się połapać. No właśnie, tu trzeba wszystko poustawiać. Również to, co osiągnąłeś przez 5 lat po spotkaniu się z tą pustelnicą. Co zyskałeś? Jak to CEO? Na przykład tu, na Kaukazie, już są pierwsze oznaki zmiany stosunku ludzi do dolmenów. Czy wyobrażasz sobie, ile prac naukowych napisano na ich temat? Ale to ludzi w żaden sposób nie wzruszało. Rozgrabiano je, roztrzaskiwano. A to, co powiedziała Anastazja, od razu podziałało. Gdy tylko w sanatorium Drużba przeczytali moją książkę, natychmiast zebrali się pracownicy i pojechali, aby położyć kwiaty na dolmenach. W innych miejscach też ludzie zmieniają swój stosunek do przodków, zastanawiają się nad. Stop! Całkowicie się z tobą zgadzam. Jej słowa przyniosły efekt. Świadczą o tym również fakty przytoczone na twój temat, a zresztą też i na inne tematy. Ona zrobiła z ciebie zombie i w ogóle ty to już nie jesteś ty. Dlaczego tak uważasz? To oczywiste. Jesteś biznesmenem, który nawet bez podstawowego kapitału był w stanie realizować na wielką skalę komercyjne projekty jeszcze u zarania pierestrojki. Jesteś prezesem Związku Przedsiębiorców Syberii i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki przestajesz się zajmować biznesem, sam sobie gotujesz, pierzesz, a z tego wszystkiego wynika, że to już nie jesteś ty, ten dawny ty. Słyszałem to już nieraz, Władysławie. Jednakże wzruszyły mnie wypowiedzi Anastazji. Ona ma piękne marzenie. Przenieść ludzi przez odcinek czasu ciemnych sił. Wierzy w nie. Poprosiła mnie, abym napisał książkę. Obiecałem to zrobić. Przecież ona całkowicie w samotności czeka, marzy. Pewnie książkę w jakiś tam sposób łączy ze swoim marzeniem. Sam przecież mówiłeś, że moc wpływu wypowiedzi Anastazji w książkach jest wielka. Owszem, kolejny raz potwierdza to w namacalny sposób jej wtrącanie się. Zastanów się. Nieznany nikomu autor, biznesmen, nagle pisze książkę. I to o czym? O historii ludzkości. O kosmosie. O rozumie wszechświata. O wychowaniu dzieci. A książka ta zaczyna wywierać wpływ na ludzi w ich codziennym życiu, oddziaływać na ich czyny. Ale ten wpływ jest dobroczynny. Możliwe, ale nie o to chodzi. Czy się nie zastanawiałeś, dlaczego nagle stałeś się zdolny do pisania książek? Anastazja mnie nauczyła. Jakim sposobem to uczyniła? Wzięła witkę, narysowała na ziemi literki, cały alfabet i powiedziała: to są litery, które znacie. Z liter tych składają się wszystkie wasze książki, tak dobre, jak i złe.
A wszystko zależy od tego, w jaki sposób i w jakiej kolejności te 33 literki będą poukładane. Są dwa sposoby ich układania. Czyżby to było takie proste? Należy jedynie ustawić 33 literki w odpowiedniej kolejności? Ty je rozstawiasz, a ludzie później całymi grupami idą w góry, żeby na dolmenach położyć kwiaty? To niewiarygodne. To przechodzi ludzkie pojęcie. Jest to obecność nieznanej nam siły. Ta siła zrobiła z ciebie zombie, albo cię przeprogramowała, czy zahipnotyzowała, nie wiem. Ale na pewno coś tam uczyniła. Kiedy nazywałem Anastazję czarownicą lub wymieniałem takie słowa, jak mistyka, fantastyka, niewiarygodne, to ją bardzo przygnębiało, więc zaczynała udowadniać, że jest zwykłym człowiekiem, kobietą posiadającą jedynie ogromną wiedzę. A na naszą miarę to jest dużo. Ona mówi, że ludzie od zarania dziejów posiadali takie zdolności. I jeszcze w nagrodę urodziła mi syna. A gdzie on jest, ten twój syn? W tajdze z Anastazją. Ona mówi, że w warunkach naszego technicznego świata trudniej jest wychować dziecko na prawdziwego, porządnego człowieka. Tak jest, bowiem sztuczne rzeczy nie są zrozumiałe dla malucha, odciągają go od prawdy. Można je pokazać dopiero wtedy, gdy już uświadomi sobie tę prawdę. No to dlaczego nie jesteś w tajdze? Nie jesteś z nią? Nie pomagasz w wychowaniu syna? Normalny człowiek nie da rady tam mieszkać. Nie chce rozpalać ognia, odżywiać się w swoisty sposób. A jeszcze ona mówi: na razie nie wolno mi obcować z dzieckiem. Właśnie w tym sęk. Tu, w naszych normalnych warunkach, ona nie chce zamieszkać. Ty natomiast nie możesz mieszkać tam. I co teraz? Zastanawiałeś się? Sam, bez rodziny. A jeśli zachorujesz? Na razie na nic nie choruję już drugi rok. Ona mnie podleczyła. I co, już nigdy nie zachorujesz? Może zachoruję. Anastazja mnie uprzedziła, że wszystkie choroby znowu spróbują wrócić. Tak dużo jest ciemnego i zgubnego w człowieku i we mnie rzeczywiście też, tak jak i we wszystkich. Znowu palę. Zacząłem popijać. Ale nie to jest najważniejsze. Ona mówi, że jest we mnie za mało jasnych myśli, pomysłów, a to właśnie one przeciwstawiają się choróbsku. Z tego wynika, że przyszłości, jak u każdego normalnego człowieka, i u ciebie się nie przewiduje. Przyszedłem do ciebie z superpropozycją. Ja cię rozkoduję, odhipnotyzuję, a kiedy dojdziesz do siebie, do normalnego stanu, to podpowiesz mi. Pomożesz polepszyć interesy w mojej firmie. Miałeś przecież doświadczenie, talent biznesmena. Masz znajomości. Nie zdołam ci pomóc, Władysławie. Nie myślę na razie o biznesie. Moje myśli są zajęte zupełnie czymś innym. Jasne. Teraz o tym nie myślisz. Wpierw należy cię doprowadzić do normalnego stanu. Tylko mi zaufaj. Proszę cię jak przyjaciela. Jeszcze mi podziękujesz. W końcu sam, będąc w normalnym stanie, ocenisz to, co się z tobą stało. Jakim sposobem można ocenić ten najbardziej normalny stan? Bardzo prosto. Parę dni przeżyjesz jak każdy normalny człowiek. Odprężysz się z dziewczynkami. A potem popatrzysz na ostatnie lata życia. Jeśli one cię zadowolą, to kontynuuj swoje zajęcia i żyj jak dzisiaj. A jeśli, będąc w normalnym stanie, zrozumiesz, że byłeś zahipnotyzowany, to zajmiemy się biznesem. I ty będziesz czuł się dobrze i mi pomożesz. Nie będę mógł z dziwkami. Po co z dziwkami? Weźmiemy takie, które same chcą. Urządzimy wieczorek. Muzyczka, dobre towarzystwo. Możemy pójść do restauracji albo na łono natury. Sam wszystko zorganizuję, a twoim zadaniem jest nie odmawiać. Ja sam, bez niczyjej pomocy, chcę zrozumieć samego siebie. Muszę pomyśleć. Zostaw to swoje myślenie. Podejdź do mojej propozycji jak do eksperymentu.
Proszę cię jak przyjaciela. Daj mi tydzień, a potem sobie myśl. Dobrze. Spróbujmy. Następnego dnia pojechaliśmy samochodem do sąsiedniego miasteczka, w którym mieszkają fajne, jak je określił Władysław, dziewczyny, jego dawne znajome. Nasza rzeczywistość. Otworzyła nam drzwi, była pociągającą i kuszącą kobietą. Miała około 30 z haczykiem, emanowała z niej kobieca miękkość, wydawała się lekko speszonym pączkiem. Nie, nie była gruba. Jej ciało zachowało i nawet podkreślało te formy, które tak podniecają mężczyzn. Cienka podomka nie ukrywała jej przed wzrokiem. Jej melodyjny, podobny do dziecinnego głos, życzliwy uśmiech, od razu usposobiły mnie do niej przychylnie. Dzień dobry, podróżnicy. Proszę, proszę, wchodźcie. Opowiadała mi o was Swietłana. Mówiła, że chcecie zwiedzić miasto i zjeść kolację w dobrej restauracji. Chcemy. Chcemy wszystko i oczywiście z wami, piękności nasze, zatrajkotał Władysław. Jak się ma moja Swietłanka, czy nie zaczęła się puszczać? Kiedy i z kim mamy hulać? Chyba skazane jesteśmy całe życie czekać. Po co czekać? Przyjechałem i przyjaciela przywiozłem. Jest sybirakiem, biznesmenem, konkretny facet. Poznajcie się. Ona dotknęła swojego mocno splecionego warkocza, przysłoniła rzęsami błyszczące namiętnością i niby pragnieniem oczy i podała mi rękę. Jestem Lena. Dzień dobry. Władimir. Powiedziałem, ściskając jej pulchną rękę. Zanim Lena przygotowała dla nas kawę, umyliśmy się w łazience i obejrzeliśmy jej dwupokojowe mieszkanie. Bardzo mi się podobało. Rozkład mieszkania był normalny, jak większości, natomiast zadbanie, czystość i przytulność były niesamowite. Wszystko na swoim miejscu, niczego zbytecznego. W sypialni tapety w turkusie z kwiatuszkami, zasłony w oknie dobrane kolorem, z falbanką oraz dywan i narzuta na szerokim łóżku w tym samym odcieniu. Te barwy i ta akuratność działały uspokajająco, jakby zapraszały do sypialni. Usiedliśmy w fotelach w pokoju gościnnym. Władysław włączył drogi magnetofon Leni i zapytał mnie. I co? Podoba ci się gospodyni? Śliczna. Ale dlaczego niezamężna? A dlaczego niezamężne są miliony innych kobiet? Nie słyszałeś, że nas, facetów, nie starczy dla wszystkich? Słyszałem, jednak ona to nie wszystkie. Jest urocza i swoje mieszkanie potrafiła urządzić w tak przytulne gniazdko. Tak, potrafiła. Dobrze zarabia. Jest wspaniałym fryzjerem. Niezwykłym fryzjerem, lecz artystą. Uczestniczy w konkursach. Panie, które mają pieniądze, zapisują się do niej i dobrze jej płacą. Może jest puszczalska? Też nie. Świetka opowiadała, że Lenka jeszcze w szkole była zaprzyjaźniona z pewnym dwójkowiczem ze starszej klasy. Później, po ukończeniu szkoły, porzuciła go, a on długo jeszcze nie mógł się z tym pogodzić. Zalecał się do niej i bił z każdym, kto próbował ją odprowadzić do domu. Na jej oczach okrutnie go katował do utraty przytomności razem ze swoimi druhami. Nawet został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za chuligaństwo. Ona jednak miała do niego słabość, nie świadczyła przeciwko niemu. Zawsze mówiła, że była na wpół przytomna i nic nie pamięta. Dlatego tylko raz udało się pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za przyprawienie o kalectwo syna pewnego mężczyzny na wysokim stanowisku. W takim razie jest oziębła, nie potrzebuje chłopów. Ależ gdzie tam oziębła? Nie zauważyłeś, jak momentalnie zerknęła na ciebie swoimi oczyma? Jak pyton na królika. Aby natychmiast do łóżka. Nie przesadzaj. Nie szukaj dziury w całym, lepiej się rozkoszuj, korzystaj z tej chwili. Umówiliśmy się wyluzować, więc proszę cię, rozluźnij się. Lena przyniosła kawę na pięknej tacy. Zdążyła się przebrać w ładnie podkreślającą figurę sukienkę na ramionczkach i delikatnie się podmalowała.
wyglądała jeszcze piękniej. Jeśli jesteście głodni, powiedziała, mogę szybciutko coś przyrządzić. Nie, zjemy w restauracji, odparł Władysław. Zadzwoń, proszę, do najlepszej i zarezerwuj stolik dla 4 osób. Myśmy pili kawę, a Lena w tym czasie zadzwoniła do restauracji i zamówiła stolik. Widocznie przez swojego dobrego znajomego administratora, bo zwracała się do niego per ty. Postaraj się, żeby był w dobrym miejscu, bo będę z bardzo fajnymi kawalerami. Przybyliśmy do restauracji wieczorem, po przejechaniu się samochodem po mieście i jego okolicach i poglądaniu osobliwości. Uczynny portier, ubrany w drogi uniform, szerokim gestem otworzył przed nami drzwi. Maltredi Hotel zaprowadził nas do stolika po przeciwległej stronie sali. Miejsce to naprawdę było dobre, stół stał na małym podium, było dobrze widać i restaurację, i estradę. Sala drogiej, jak mi się wydawało, restauracji z pięknymi sztukateriami na ścianach była prawie wypełniona. Całkiem prawdopodobne, że na odpoczynek tutaj mogli sobie pozwolić tylko majętni ludzie. My też postanowiliśmy nie odmawiać sobie niczego, zamówiliśmy drogie dania, dobre wino, a ja dla siebie butelkę wódki. Kiedy orkiestra zagrała melodię dobrą do tańca, to było tango. Władysław natychmiast zaproponował nam zatańczyć, więc weszliśmy na parkiet. Płynnie się poruszało przytulne i puszyste ciało Leni w moich ramionach. Byłem już lekko podpity, a dodatkowo jeszcze bardziej otumaniały mnie zapach jej perfum i jej oczy. Od czasu do czasu Lena unosiła rzęsy i wtedy jej oczy pieszczotliwie się we mnie wpatrywały i wydawało mi się, że płonie w nich ogień namiętnego pożądania. I niby zawstydzona namiętnością tego spojrzenia, znowu opuszczała oczy. Zanim wróciliśmy do stolika, już zapomniałem o wszystkich moich poniewierkach i poszukiwaniach. Było mi po pijanemu dobrze, byłem wdzięczny i Władysławowi, i Lenie, i w ogóle wszystkiemu. Czyli można dobrze żyć, jeśli nie grzebie się w życiu, lecz korzysta z jego dóbr. Nalałem wszystkim wina, a sobie wódki. Chciałem zaproponować toast, ale przeszkodził mi Władysław. On w ogóle wrócił po tańcu ze Swietłaną jakiś nieswój, podenerwowany. Od razu zapalił, trafił popiołem w sałatkę, upił wina, nie czekając na nas, i kręcił się na krześle, milcząc. Już chciałem wziąć kieliszek i wygłosić toast, lecz on zatrajkotał. Poczekaj, mam jedną sprawę. Jest sprawa. Wyjdźmy, trzeba porozmawiać, gwałtownie wstał z krzesła, nie czekając na odpowiedź. A wy, dziewczyny, pogadajcie sobie na razie. Za chwilę będziemy. Wyszliśmy do przestronnego holu restauracji. Władysław pociągnął mnie do najdalszego kąta za fontanną i wypalił ze złością przytłumionym głosem. Patrz, jaka kanalia. Nie na próżno ty. Ależ kanalia. Kto taki? Jeśli się pokłóciłeś ze swoją Swietłanką, to nie psuj. Wieczoru innym. Nie, nie Swietłana. To nas Lenka urządziła, właściwie ciebie, a mnie też przy okazji. Przecież cię nie zostawię. Czy możesz mi sensownie wytłumaczyć, co takiego Lenka zrobiła mnie lub nam obydwu? W jaki sposób nas wystawiła? Komu i po co? Podczas tańca Swietłana wszystko mi wyznała. Opowiadałem jej o tobie, więc zrobiło się jej żal, kiedy ciebie bliżej poznała, więc wszystko mi opowiedziała. Co ci powiedziała? Lenka to kanalia, podobno jest chorą masochistką. Jest wypaczona. Wyobraź sobie, kleją się do niej faceci, ona z nimi flirtuje, później idą do restauracji. Zawsze sama rezerwuje stolik przez swojego znajomego, a on natychmiast powiadamia tego mafiosa. Jakiego mafiosa? No, tego repetenta, z którym chodziła jeszcze za szkolnych czasów. Przecież ci opowiadałem, że on już w młodości wraz ze swoimi przyjaciółmi katował jej chłopaków. A teraz on został miejscowym mafiosem i zajmuje się ściąganiem haraczy. Ona więc już dobrze wie, że jak tylko zamówi stolik przez swojego znajomego, to on na pewno powiadomi o tym tego mafiosa.
a oni już w restauracji, najczęściej w ciemnym zaułku, czatują na kawalera Lenki, a później go katują do nieprzytomności. Cała ta egzekucja musi się odbywać na oczach Lenki. Ona przeżywa przy tym wielką rozkosz, a czasem nawet dostaje orgazmu. Swietłanka twierdzi, że to jest u niej już chorobliwe. Kiedyś nawet przyznała się Swietłanie, że czasem przy takich scenach doświadcza rozkoszy porównywalnej z orgazmem. A on, ten były repetent, dlaczego to robi? Kto go tam wie, dlaczego? Może nadal ją kocha? A może on też znajduje w tym jakąś zboczoną przyjemność? Świetka mówi, że Lena udaje, że była w stanie niepoczytalności, a ten mafioso po egzekucji odprowadza ją do domu i zostaje na noc. Tylko co tam u niej robią, nie wiadomo. To dlaczego się z nią nie ożeni? Jaka to różnica, dlaczego? Przecież mówię, że to chorobliwe u Leni. Niby taka kontynuacja młodości. Jeśli się ożeni, to zostanie tylko szare życie. Tu doznaje nieustannej rozkoszy, a w zwykłym życiu gdzieś to znika. Swietłana twierdzi, że ona jest chora, ale co nam po tym? Musimy pomyśleć o sobie, jak się z tego wykręcić. No to chodźmy z tej restauracji, skoro twierdzisz, że może zostać powiadomiony ten mafioso. Za późno. Już tu jest ze swoimi gorylami. Obserwują nas. Świetka mówi, że on najpierw podejdzie do naszego stolika i bardzo uprzejmie poprosi o pozwolenie na taniec z Lenką, zatańczy, jeżeli nie odmówią, a jeżeli odmówią, to spokojnie odejdzie. Jednak finał jest zawsze taki sam. Zaczają się i będą bić do nieprzytomności, a rzeczy, jeżeli będą wartościowe, jego ludzie później rozkradną. Swojego Rolexa już oddałem Swietłanie. Jeżeli masz coś wartościowego, to też daj, przekażę jej. Nie mam nic wartościowego. Słuchaj, a oni nie boją się policji? Przecież ci tłumaczę, wszystko jest ustawione. Mają adwokata. Mało tego, mogą tak wszystko ustawić, że wyjdzie na to, że bronili kobiety przed gwałcicielem. Ale na to co? Milczy jako świadek. Milczy, kanalia, udaje, że niby nic nie pamięta, niby była w szoku lub nieprzytomna. Ja jestem temu wszystkiemu winien. Wpadliśmy, ale chyba mam pomysł. Wymyśliłem, że zrobimy coś takiego. Pobijemy się lub będziemy się awanturować, żeby zabrała nas policja. Lepiej odsiedzieć w izbie wytrzeźwień i zapłacić grzywnę, niż zostać pokaleczonym. O nie, nie będę sam siebie skazywał z ich powodu. Wyjdziemy jakimś tylnym wyjściem, a później zadzwonisz do Swietłanki i zamówisz dla niej taksówkę. Nie uda się wyjść, wszystko jest obstawione. Wyjdziemy, to nas cofną. I w ten sposób dwa razy nam się oberwie. A jeszcze zrobią z nas takich, co chcieli uciec bez płacenia rachunku. Jeżeli nie ma wyjścia, to będziemy się dobrze bawić. Przynajmniej pogramy tym gadom na nerwach. Szkoda, że popsuli taki wieczór, tak mi było dobrze. Ale jak teraz można się bawić, no jak? Idziemy, dobrze sobie damy w żyłę, żeby wszystko mieć gdzieś. Rozluźnimy się, dopóki jest na to czas. Tylko nie daj nic po sobie poznać, nie denerwuj się na zapas. Czy ja martwię się o siebie? To o ciebie się boję. Idźmy już. Wróciliśmy do stolika. Szykowna, wielka restauracja rozbłyskiwała wytwornością kobiecych strojów, podobnie jak ich widocznie prawdziwa biżuteria. Wiele całkiem młodych piękności pośród okazałych mężczyzn też błyszczało szlachetnymi ozdobami. Bawili się ci, których nazywano nowobogackimi, ale to też Rosja. To znaczy, że Rosja bawiła się tak, jak tylko ona może to robić. Z rozmachem i brawurą. I rozmach ten na pewno się okaże, ale do tej pory jeszcze wszystko odbywało się z solidnym przepychem i rozkoszą. Kiedy usiedliśmy przy stoliku, od razu napełniłem po brzegi literatkę i powiedziałem: proponuję wypić za rozkosz, niech wszyscy z tu obecnych obdarzą chociaż na moment siebie nawzajem rozkoszą. Za rozkosz. Wypiliśmy z Władysławem do dna, a panie do połowy.
Przysunąłem swoje krzesło aż pod samo krzesło Leni, szybko ją przytuliłem i, położywszy rękę na jej półnagiej piersi, powiedziałem cicho do ucha. Jesteś piękna i ciepła, Leno, mogłabyś być dobrą żoną i matką. Zrazu jak gdyby zawstydziła ją moja bliskość i ręka na jej piersi, próbowała się niby odsunąć, ale niezbyt stanowczo i natychmiast na powrót przytuliła do mnie głowę. I tak rozpoczęliśmy grę według ich lub jej reguł. Grałem z nią tak jak tylko mogłem, nie do końca wiedząc, po co to robię, niby specjalnie dougadzając jakimś ciemnym siłom, przybliżając smutny koniec, i on nastąpił. Od stolika obok estrady wstał ogromny facet z byczym karkiem. Przez jakiś czas patrzył w naszą stronę, nie odrywając wzroku, a kiedy zagrała orkiestra, zapiął guziki marynarki i pewny siebie skierował się do naszego stolika. W pół drogi nagle się zatrzymał i zaczął patrzeć tak samo intensywnie, lecz w inną stronę. Wielu obecnych na sali również odwróciło głowy. Kilka pań i kilku mężczyzn, jakby czymś porażonych, podniosło się nieco ze swoich miejsc. Ja też spojrzałem tam, gdzie wszyscy się gapili, i zdrętwiałem na ten widok. Od drzwi wejściowych ku scenie stąpała Anastazja. Jej wolny, a nawet prowokujący krok i jej ubranie nie mogły nas nie porazić. Ubranie. Miała na sobie jedynie czyściutką, wysłużoną bluzeczkę, spódnicę oraz maminą chustę, które jednak tym razem wyglądały tak, jakby znamienity, światowej sławy kreator mody w porywie natchnienia wymyślił specjalnie dla niej superkreację, przyćmiewającą wszystkie do tej pory najszykowniejsze i najmodniejsze kiecki kobiet. Może wydawało się tak dlatego, że jej zwykłe ubranie było upiększone niezwykłymi ozdobami, a może sprawiły to jej chód i maniery. W uszach miała, przypięte jak klipsy, dwie małe, zielone gałązeczki z puszystymi igiełkami, zapleciony ze zdziebeł traw wianek oplatał jej głowę jak diadem, podtrzymując gęsty, złocisty pęk włosów. Na czole wpleciony był we wianek purpurowy jak rubin mały kwiatek. Była też umalowana. Miała zielony cień na powiekach. Spódnicę miała tę samą co zawsze, tylko z rozporkiem do samego biodra. Talia obwiązana była chustą na kokardę. To nieprawdopodobne ubranie uzupełniała supermodna torebka, w którą przemienił się jej lniany tobołek. Na końcach nieobranych skory gałązek przywiązała rogi tkaniny, zrobiła ze splecionej trawy pasek i już miała hipisowską torebkę. A do tego wszystkiego stąpała tak swobodnie i pewnie, jak nie wymyśliłaby sama supermodelka. Anastazja doszła do parkietu, na którym kilka par zaczęło tańczyć jakiś szybki taniec i nagle obróciła się wesoło w takt muzyki, wyginając całe ciało. Jej giętkie ciało wykonywało przy tym piękne ruchy. Potem wyrzuciła w górę ręce, klasnęła w dłonie i się zaśmiała, a cała sala rozbrzmiała oklaskami mężczyzn. Anastazja skierowała się w stronę naszego stolika. Dwóch kelnerów podbiegło do niej, o coś pytając, ona wskazała nasz stolik i wtedy jeden z kelnerów, chwyciwszy rzeźbione krzesło, podążył za nią. Anastazja, przechodząc obok zamierzającego podejść do nas znajomego Leni o byczym karku, zatrzymała się przy nim, popatrzyła w oczy, wyraźnie do niego mrugnęła i podeszła do nas. A ja, przytulając Lenę, siedziałem jak oniemiały i obserwowałem całą sytuację. Przy stoliku nikt nic nie mówił. Wszyscy tylko patrzyli. Anastazja stanęła przy naszym stoliku i jak gdyby nigdy nic powiedziała. Dobry wieczór, miłej zabawy. Cześć, Władimirze. Czy państwo pozwolą, czy nie będziecie mieli nic przeciwko temu, żebym się na chwilę dosiadła? Tak, oczywiście, usiądź. Powiedziałem do Anastazji, ocknąwszy się z odrętwienia, w które zapadłem po jej nagłym pojawieniu się i wstałem, ustępując jej miejsca. Jednak usłużny kelner już dostawiał przyniesione krzesło. Drugi kelner odsunął mój talerz i, stawiając pusty przed Anastazją, podał jej menu. Dziękuję. Powiedziała Anastazja. Jeszcze nie jestem głodna. Wsadziła rękę do swojej torebki, wyciągnęła zawinięte w duży liść jagody, żurawiny i borówki, wyłożyła je na talerz, postawiła na środku stołu i powiedziała do nas. Częstujcie się, proszę.
Jak się tu nagle znalazłaś, Anastazjo? Czy wałęsasz się po restauracjach? Zapytałem. Przyjechałam do ciebie w gości, Władimirze. Poczułam, że jesteś właśnie tu, no i postanowiłam wejść. Nie przeszkodziłam ci? Nie, wcale. Tylko dlaczego się tak niezwykle wystroiłaś i umalowałaś? Początkowo nie miałam zamiaru się stroić ani malować. Gdy jednak podeszłam do drzwi i chciałam wejść, stojący przy drzwiach człowiek mnie nie wpuścił. Innych przepuszczał, otwierając im drzwi i kłaniając się, a do mnie powiedział: odejdź, babo, nie dla ciebie ta restauracja. Odeszłam na bok i obserwowałam, dlaczego inni byli wpuszczani. Zauważyłam, że są inaczej ubrani i zachowują się inaczej, nie tak jak ja. Prędko to zrozumiałam, znalazłam dwie odpowiednie gałązki, rozszczepiłam je paznokciem i przypięłam do uszu jako ozdobę. Popatrz, proszę, obróciła się bokiem, chwaląc się swoim wynalazkiem. I jak? Dobrze wyszło. Dobrze. Torebkę szybko zmajstrowałam, również pasek z chustki, a umalowałam się sokiem z listków i płatków. Szkoda tylko, że spódnicę musiałam rozerwać. Nie trzeba było tak mocno jej rozrywać, aż do biodra. Wystarczyło do kolan. Chciałam jak najlepiej, żeby mnie wpuszczono. A skąd wzięłaś pomadkę? Przecież masz pomalowane usta. To już tu, kiedy człowiek przy wejściu zamaszyście otworzył przede mną drzwi, podeszłam do lustra, żeby się obejrzeć, przecież byłam ciekawa. Kobiety stały przed lustrem i patrzyły na mnie. Jedna z nich podeszła i powiedziała do mnie podniecona: gdzież ty takie ubranie wyhaczyła? Może się wszystkim zamienimy? Pierścionek i ozdoby też oddam, a gdybyś chciała, dopłacę zielonymi. Wytłumaczyłam jej, że takie ubranie może sobie sama z łatwością zrobić. Wpierw pokazałam gałązkę klips, a kobiety otoczyły nas z zainteresowaniem. Jedna z nich cały czas powtarzała: niedowiary, niedowiary, a druga dopytywała, gdzie można kupić takie żurnale, w których opisane są taki styl i modele. Ta, która pierwsza do mnie podeszła, powiedziała, że jeżeli chce tu dorobić, to ona jest szefową i żadnych sutenerów nie uznaje, ponieważ one są wolne i nie zniosą żadnego sutenerstwa. To była Anka, prostytutka, oświadczyła Swietłana. Jest odważna i naprawdę się jej boją. Jeżeli ktoś staje się zbyt nachalny, to ona jest w stanie urządzić takie porachunki, takie intrygi, tak wszystkich skłócić, że się nie pozbierają. Odważna. W zamyśleniu powiedziała Anastazja, a oczy ma smutne. Zrobiło mi się jej żal. Zapragnęłam coś dla niej zrobić. Kiedy mnie powąchała i zapytała o perfumy, to sprezentowałam jej drewnianą fiolkę z eterycznym cedrowym olejem i nauczyłam, jak z niego korzystać. Ona natychmiast poperfumowała swoje koleżanki, a mi sprezentowała pomadkę i konturówkę. Początkowo mi nie wychodziło i się z tego śmiałyśmy. Później mi pomogła i powiedziała: w razie czego zawsze możesz na mnie liczyć. Proponowała mi oddzielny stolik, ale odmówiłam, tłumacząc, że przyszłam tylko się przywitać z moim. Anastazja się zawahała, chwilę pomyślała i dodała: żeby z tobą się przywitać, no i z wami oczywiście. Czy moglibyśmy przejść się po mieście? Wiatr od morza wieje na nadbrzeżnej ulicy, tam jest o wiele lepsze powietrze. A może chcesz jeszcze trochę tu pobyć ze swoimi przyjaciółmi? To poczekam, aż skończysz. A może ja? Czy nie przeszkodziłam ci za bardzo? W ogóle mi nie przeszkodziłaś. Cieszę się, że cię widzę. Po prostu początkowo zgłupiałem, gdy się nagle pojawiłaś. Naprawdę? To może pójdziemy pospacerować nad brzegiem morza? We dwoje czy wszyscy razem? Jak sobie życzysz? Chodź, Anastazjo, pójdziemy we dwoje. Jednak nie udało się nam tak po prostu odejść. Do stolika zbliżał się znajomy Leni. Przypuszczam, że on także długo dochodził do siebie po tym nagłym pojawieniu się Anastazji. Trzeba było od razu wyjść. Pomyślałem.
lecz teraz jest za późno, już przystąpili do realizacji tego swojego spaczonego scenariusza. Alena jak gdyby wewnętrznie się na to przygotowała, wyprostowała się, opuściła powieki i teatralnym gestem zaczęła poprawiać włosy. Jej znajomy podszedł do naszego stolika, jednak nie do Leni, lecz do Anastazji. Lenie aż opadła szczęka, kiedy lekko się skłonił i, nie widząc nikogo oprócz Anastazji, powiedział: „Dziewczynko, czy mogę panią prosić do tańca?” Na co Anastazja odpowiedziała: „Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę usiąść na moim miejscu, bo będzie tu pana brakować, a ja teraz nie mam nastroju do tańca. Przed chwilą zdecydowaliśmy z moim chłopakiem przejść się na świeżym powietrzu.” Posłuszny słowom Anastazji, nie odrywając od niej wzroku, usiadł na jej krześle. A my z Anastazją skierowaliśmy się ku wyjściu. Zdecydowałem się odejść jak najdalej od restauracji, trochę pospacerować, jak chciała Anastazja, a później wziąć taksówkę i wrócić do domu. Było około 9:00. Zacienioną aleją zeszliśmy do kamienistego brzegu morza. Nie zdążyliśmy jeszcze dojść do wody, kiedy usłyszałem pisk hamulców i się odwróciłem. Od stojącego na górze, na poboczu alei jeepa szło ku nam 5 ogromnych facetów. Kiedy nas otoczyli, zauważyłem wśród nich również tego dwójkowicza z byczym karkiem. Zatrzymał się trochę dalej od otaczającej nas czwórki, jednak to właśnie on zaczął mówić: „Wróciłbyś do knajpy, dama za tobą tęskni.” Nic mu nie odpowiedziałem, więc kontynuował: „Głuchy jesteś czy co? Każą ci wrócić do swojej damy. A ty pomyliłeś się z inną i wyszedłeś. Teraz pomożemy ci wrócić.” Stojący najbliżej mnie napakowany facet zrobił krok w moim kierunku i wtedy zdecydowałem. Krzyknąłem: „Uciekaj, Anastazjo!” i zdecydowałem się pierwszy go walnąć i bić się do ostatka, żeby tylko Anastazja zdążyła uciec. Spróbowałem pierwszy zadać cios, ale on chwycił moją rękę i uderzył mnie w splot słoneczny, a potem w twarz. Upadałem na kamienie i przypuszczam, że uderzyłbym w nie głową, gdyby Anastazja nie podłożyła swojej dłoni i nie zamortyzowała uderzenia. Kręciło mi się w głowie i ciężko się oddychało. Leżałem i widziałem, jak do mojej głowy przybliżają się stopy napompowanego osiłka, odziane w buty z metalowymi ćwiekami. „Teraz będzie działał nogami”, przemknęło mi przez myśl. Zbliżył się, zamachnął nogą i w tym momencie Anastazja zrobiła to, co w podobnych sytuacjach czyni większość kobiet. Krzyknęła. Ale ten jej krzyk tylko w pierwszym momencie był normalny. Jego dźwięk natychmiast znikł, a od bezwięcznego, rozdzierającego krzyku Anastazji pękały bębenki. Widziałem, jak otaczający nas mężczyźni wypuszczają z rąk różne przedmioty i zakrywają uszy. Trzej z nich upadli i zaczęli się zwijać na kolanach. A ona, zakrywając swoimi dłońmi moje uszy, nabierała powietrza w płuca i znowu krzyczała. Od jej krzyku, podobnego do ultradźwięku, wszyscy podchodzący do nas skręcali się z bólu. Nie rozumieli tego, co się dzieje, skąd dochodzi ten nieznośny, świdrujący dźwięk. Nawet przez dłonie Anastazji odczuwałem ten ostry krzyk, być może nie tak mocno jak inni, ale jednak odczuwałem straszliwy ból. Później zauważyłem, jak od drogi, z góry pędzi do nas grupa kobiet. Anastazja przestała krzyczeć i zabrała swoje ręce, a ja usiadłem na kamieniu. Pędzące ku nam kobiety były uzbrojone. Jedna miała butelkę, druga klucz francuski, inna pałkę policyjną, a jeszcze inna masywny świecznik. Na czele biegła Anka, prostytutka, trzymając w ręce ułamaną szyjkę od butelki szampana. Od stojących przy jeepie dwóch łat, którymi przyjechały, powoli szła jeszcze jedna, pulchniutka kobieta w podomce, widocznie prosto z łóżka, bo nie zdążyła się ubrać jak należy. Jakimś cudem szefowa prostytutek zebrała jak na alarm wszystkie swoje koleżanki po fachu. Zuchwała i rozczochrana Anka zatrzymała się 5 metrów od naszej dochodzącej do siebie, malowniczo siedzącej i leżącej na kamieniach grupy. Stała jedynie Anastazja, więc Anka zwróciła się do niej: „Chyba, koleżanko, za dużo facetów zabrałaś ze sobą.
nie znudzili ci się. Z jednym tylko chciałam porozmawiać. Spokojnie, odrzekła Anastazja. A co w takim razie robi tu reszta? Podeszli z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia, czego chcą. Ty nie wiesz, ale ja wiem, czego chcą te gady, odparła Anka i zaczęła kląć w stronę znajomego Leni. Ile razy można tobie, Bencfale, powtarzać, żebyś ty, bydłaku, krwiopijco, nie tykał moich dziewcząt? Ta nie jest twoja, głucho odparł były repetent. Wszystkie moje, które są moimi przyjaciółkami. Zrozumiałeś, nie do łuku. Tobie i twojej hołocie mordy potnę, jeżeli chociażby na jedną z moich koleżanek twoja sutenerska morda się skusi. Zapamiętaj to sobie. Nie pozwolę na ani jednego Alfonsa na swoim terenie, ani jednego gada nie zdzierżę. Za mało ci spijania krwi z przedsiębiorców, to jeszcze chcesz nami handlować. Ale się rozzuchwaliłaś. Ona nie jest z twoich, jest nowa. Chciałem tylko z nią pogadać. A ty, Anka, przekraczasz wszelkie granice. Czego się wtrącasz? Co z tego będziesz miała? Jest moją przyjaciółką, zrozumiałeś? A tobie wystarczy ta twoja sadystka. Całkowicie zdurniałaś, już niedługo wszystkie baby będą cię uważać za przyjaciółkę, czy tak? Głos przywódcy bandy już nie był przytłumiony strachem i zrozumiałem dlaczego. Podczas rozmowy z Anką jego druhowie doszli do siebie. Stojący obok niego niewysoki młodzieniec trzymał w ręku wykierowany w Ankę pistolet, a drugi już wziął na muszkę grupę stojących za nią dziwek. Grupa młodych kobiet, uzbrojonych w co popadnie, stała pod lufami bandyckich pistoletów. Porachunki wyraźnie kończyły się na ich niekorzyść. Było absolutnie oczywiste. Jeszcze moment i będą moralnie złamane, poturbowane fizycznie, nie wspominając o tym, że stracą swoją wolność lub zarobek. Bardzo się chciało zaradzić tej sytuacji, nie dopuszczając do strasznego finału. Szarpnąłem za rękę stojącą obok i przyglądającą się całej sytuacji Anastazję. Zakryłem uszy rękami i szybko powiedziałem: krzycz, Anastazjo, prędzej, krzycz! Anastazja opuściła moje ręce i zapytała: po co mam krzyczeć, Władimirze? Czy nie widzisz, że to porachunki? Przecież za chwilę pokroją i pokaleczą te kobiety. Przegrały, to już dla nich koniec. Nie dla wszystkich. Duch trzech z nich jeszcze walczy. Jaki jest sens mówić o duchu pod lufą pistoletu? Już po nich. Nie, nie zostały jeszcze pokonane, Władimirze. Dopóki walczy ich duch, nikt nie powinien się wtrącać. Działanie z zewnątrz może poprawić ich położenie, ale wówczas pojawi się niepewność i odtąd wiele innych życiowych sytuacji będzie działać na ich niekorzyść. Zawsze będą liczyć na pomoc z zewnątrz. Ale zostaw teraz tę swoją filozofię. Przecież widzisz, że sytuacja jest podbramkowa. Zamilkłem. Było widać, że nie dam rady jej przekonać i z żalem pomyślałem: ech, gdybym umiał tak krzyczeć. Widząc gotowość swoich kompanów, zalotnik Leni szyderczo się zaśmiał i już z poczuciem panowania nad sytuacją powiedział: ostrzegałem cię, Anka, że za bardzo się rozzuchwaliłaś. Jednak tym razem my jesteśmy górą. A teraz rzućcie swoje uchwyty, krowy. Rzućcie i rozbierajcie się, a my was wszystkie po kolei wydymamy. Anka ogarnęła wzrokiem stojących i leżących z bronią bandytów i powiedziała, wzdychając: może nie potrzeba wszystkich, może ja wystarczę. Aha, kanalio, inaczej zaczęłaś mówić, powiedział, podśmiechując się do swoich druhów, przywódca. Nie wystarczysz nam, tylko ty jedna. Wszystkim wam chcemy dać nauczkę, będziecie teraz pracować dla nas, suki. Ale skąd weźmiecie tyle siły na nas wszystkie? Żeby chociaż na jedną starczyło. Zaśmiała się Anka. Zamknij się, kanalio, wszystkie wypieprzymy. Wątpię. Myślę, że nawet z jedną sobie nie poradzicie. Właśnie, że wszystkie do samego rana. Mam już dość twoich obiecanek, nie wierzę ani w nie, ani w waszą męską siłę.
Zaraz uwierzysz, suko. Skuję ci mordę, już rozwścieczony zachrypiał przywódca i, wkładając na dłoń kastet, szedł w stronę Anki. Anka zrobiła krok do tyłu i krzyknęła do swoich. Rozejście się na boki, dziewczyny. Grupa prostytutek zrobiła kilka kroków do tyłu i jedynie zachmurzona Pulchniutka, w podomce, stała na miejscu jak wryta. A kiedy Osiłek zrobił kolejny krok w stronę Anki, ta małomówna, Pulchniutka dziewczyna nagle spokojnie, od niechcenia powiedziała. Aniu, no Aniu, czy mam już zaczynać? Znowu brak ci cierpliwości, Maszka. Odpowiedziała cofająca się Anka. No to zaczynaj, skoro już nie możesz się doczekać. I wtedy ta Pulchniutka spokojnie, kobiecym gestem szarpnęła podomkę, aż rozsypały się guziki, odkrywając piersi i całkiem wąskie stringi, a do tego jeszcze... Pod podomką pączka znajdował się kałasznikow z tłumikiem i optycznym celownikiem na podczerwień. Przeładowała, umocowała na ramieniu kolbę, przytuliła się policzkiem, patrząc w celownik. Masza, proszę tylko. Nie masowo, to nie jest obiekt wojskowy. Staraj się pojedynczo, każda kula kosztuje. Poradziła Anka. Mhm. Odpowiedziała Pulchniutka, nie odrywając się od celownika, i natychmiast oddała 5 pojedynczych strzałów z sekundowymi interwałami. Ale jakie to były strzały? Pierwsza kula oderwała przywódcy obcas albo nawet zraniła nogę. Kulejąc, odskoczył w stronę morza. Następne 4 kule padły obok każdego z bandytów. Natychmiast zaczęli się chować za kamienie, a ci, którzy byli od nich daleko, po prostu padli plackiem na ziemię. Aniu, powiedz im, niech czołgają się do wody, bo zranią ich rykoszety. Powiedziała puszysta Masza, nie opuszczając broni. Słyszeliście, gołąbki, musicie do wody. Maszka nie nauczyła się jeszcze odpowiadać za rykoszety. Pieszczotliwie zaapelowała Anka do ściągających haracz bandytów, którzy i bez tego czołgali się już do wody. Za chwilę wszyscy wraz z hersztem bandy stali po pas w morskiej wodzie. Ania podeszła do Anastazji. Przez jakiś czas patrzyły na siebie w milczeniu. Stały, patrzyły i nic nie mówiły. Potem Ania cicho i z jakimś smutkiem w głosie powiedziała: Chciałaś tu pospacerować ze swoim przyjacielem, to spacerujcie, wieczór jest wspaniały, cichy i ciepły. No tak, dobre powietrze wieje od morza. Powiedziała Anastazja i dodała: Jesteś zmęczona, Aniu. Może dobrze by było, żebyś odpoczęła w swoim ogrodzie. Być może, tylko szkoda dziewczyn, no i złość na tych bandziorów mnie ponosi. Pochodzisz z wioski? Tak. Czy tam jest dobrze? Dobrze, tylko nie zawsze spokojnie, gdy w innych miejscach nie wszystko jest w porządku, tak jak na przykład tutaj teraz. Nie patrz na to. Przyjeżdżaj. Już pójdę, trzeba pracować. A wy tu się spokojnie bawcie. Ania poszła w kierunku samochodu, a wraz z nią cała jej kompania. Kiedy przechodziły obok siedzącej na kamieniu Maszy, na której nagi w kolanach leżał kałasznikow, Ania zadysponowała. Na razie tu odpocznij, Maszko. Później przyślemy po ciebie samochód. Klient na mnie czeka, przecież przyszłam prosto od klienta, a on już zapłacił. Obsłużymy twojego klienta za ciebie, powiemy, że się rozchorowałaś, bo szampan ci zaszkodził. Piłam wódkę i to tylko pół szklanki. No to powiemy, że coś zjadłaś. Nic nie jadłam, tylko zakąsiłam jednym cukierkiem i eklerami. Więc to te eklery były nieświeże. Ile ich zjadłaś? Nie pamiętam. Przecież ona zjada nie mniej niż 4 naraz. Powiedziała jedna z dziewczyn. Prawda, Masza? Może i prawda. Tylko zostawcie mi papierosa, żebym się nie nudziła. Ania położyła obok paczkę papierosów i zapalniczkę i dziewczyny odeszły. Hej, a wy co? Zabrzmiał głos z wody. Swoją na kamieniu zostawiacie? Zostawiamy, gołąbki, zostawiamy. Odparła Ania.
Przecież od samego początku tłumaczyłam, że wystarczy wam tylko jedna, a wy wszystkie chcieliście. A tu nawet jedna się z wami nudzi. Jeśli faceci się dowiedzą o waszych bestialskich wyczynach, to nikt z wami nie będzie chciał sypiać, nawet gdy dopłacicie. 5 głuchych wystrzałów z krótkimi, równymi interwałami rozniosło się od kamienia. 5 pluśnięć powstało w wodzie, po jednym obok każdego bandyty, zmuszając ich do dalszego cofnięcia się w głąb morza. Ania się odwróciła. Wy tu, chłopcy, tylko nie denerwujcie Maszy, a my będziemy się obchodzić pieszczotliwie i delikatnie z tymi, którzy na to zasługują. Będziemy wierne jak pieski. Ale tym, którzy na to zasługują. I nagle Ania, wspinając się do góry, zaśpiewała dźwięcznym, beztroskim głosem. Zarosły dróżki, po których chodziły miłego nogi, pozarastały mchem i trawą. Może hula z inną. Gdzież miły chodzi, gdzież on przepada. Moje serduszko cierpi i płonie. Ton jej głosu z nutą zuchwałości i smutku podchwyciły wspinające się w górę młode prostytutki. I z tą pieśnią o ścieżkach i drogach odjeżdżały do swojej pracy.